Instrukcja regeneracji kasety 106R02180 do drukarek Xerox Phaser 3010 MFP. Delikatnie podważ zatrzaski górnej pokrywy kasety. Następnie zdemontuj pokrywę. Bardzo dokładnie wyczyść wnętrze kasety. Podważ mocowanie chipa zliczającego. Następnie wysuń mocowanie wraz z chipem. Wymień chip zliczający na nowy. Załóż mocowanie wraz z chipem. Zasyp zasobnik tonerem dedykowanym do tej kasety. Załóż pokrywę górną. Zwróć uwagę na ustawienie pokrywy względem reszty kasety. Tak zregenerowana kaseta jest gotowa do zainstalowania w drukarce.